Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy dzisiaj na premierze filmu Babies, a wraz ze mną piękna i boska Marta Żmuda-Trzymiotowska. Witaj! Dziękuję za taką zapowiedź, cześć! Chciałam, żeby było po pierwsze prawdziwie i miło. Powiedz mi, Marto, jak wspominasz pracę przy tej produkcji, bo twoja bohaterka to matka, więc jestem ciekawa, czy podeszłaś do tej roli emocjonalnie, czy jak to wyglądało? Bardzo ją czułam i bardzo chciałam Adę zagrać, bo wydawało mi się, że rozumiem jej emocje i miałam taką cichą nadzieję, że ta rola doda otuchy dziewczynom, które doświadczają macierzyństwa i miałam takie poczucie, że to jest w ogóle ważny film, że bardzo pragnęłam w swoim zawodzie właśnie grać takie role, którymi mogłabym coś mówić i właśnie to jest taki materiał. Okej. A co w twoim życiu zmieniło macierzyństwo? Wszystko. Wywróciło życie do góry nogami. I właściwie nawet często tak swoje życie dzielę na to życie do dzieci i od dzieci. I choć czasami tęsknię za tamtym fragmentem siebie, bez troski, bez obowiązków, bez zobowiązań, bez odpowiedzialności, to nigdy bym się nie zamieniła na tamto życie, bo to jest dla mnie pełne. Jeszcze mam takie pytanie a propos właśnie potomstwa. Czy kiedyś w ogóle ujrzymy twoje potomstwo, czy w dalszym ciągu nie chcesz pokazywać tej sfery? Nie, to znaczy ja takiej decyzji nie podejmę na pewno. Nie sądzę, aby mój mąż też zmienił w tym temacie zdanie. A jeśli kiedyś moje dzieci przyjdą i powiedzą, hej mamo, chcę iść z tobą na premierę, to może przegadamy po prostu ten temat i zastanowimy się, jakie są argumenty za, jakie przeciw. Okej, czyli tę decyzję tak naprawdę nie powierzysz tylko tobie czy twojemu partnerowi, ale też dzieciom, tak? Żeby powiedziały, co chcą. No, one są też dla mnie partnerami w ogóle w życiu. To są indywidualne osobowości i małe dziecko to jest też człowiek, który ma swoje prawa i między innymi jednym z tych praw jest prawo do intymności i... Cześć. I prawo do po prostu stanowienia same o sobie i jeżeli będzie pełnoletnie, to oczywiście już będzie mogło robić co chce, ale dopóki ja się nim opiekuję, to chcę zapewnić, mówię temu młodemu człowiekowi, właśnie prawo do bycia szczęśliwym, bo uważam, że anonimowe dzieciństwo to jest dzieciństwo szczęśliwe. Jeszcze chciałam oczywiście nawiązać do filmu, tutaj grasz ze swoim ukochanym po raz kolejny. Jak wam się w ogóle współpracuje? Bardzo dobrze. Ja cenię Kamila jako aktora i bardzo go lubię, więc lubię z nim grać. A to nie jest tak, że jak na przykład widzicie siebie i w domu, i w pracy, to jest taki przesyt, czy tak jest okej? Okay? Słuchaj, jak pracowałam przy Babies, grałam główną rolę, więc naprawdę dużo mnie w domu nie było, więc cieszyłam się, że go na planie widzę, bo rzadko się widywaliśmy w domu, mijaliśmy się w domu. Też słyszałam, że niedawno stuknęła wam chyba 7. rocznica związku. Jak pielęgnujecie swój związek, żeby był szczęśliwy, żeby był taki właśnie zdrowy? Każdego dnia po prostu staramy się dla siebie. Związek to nie jest coś, co jest ci dane raz na zawsze. Związek to jest praca. Życie stawia czasami, wiesz, naprawdę różne... nie wiem, jak to nazwać, ale no, problemy pojawiają się, burze i my po prostu wiemy, że chcemy przez to życie iść razem i sobie z tym radzić. A w ciągu takich codziennych zawirowań zawodowych i nie tylko, macie czas, żeby chodzić razem na randki? Rzadko ostatnio, ale w domu robimy sobie randki takie. No. Gotujemy coś dla siebie, winko, jakaś fajna, właśnie jakiś fajny film, czy fajna muzyka. Staramy się oczywiście pielęgnować te chwile, ale jeszcze mamy na tyle małe dzieci, że ciężko z takimi wypadami. Rzadko to się zdarza. Ale jak podrosną, a dzieci tak rosną jest. Szybko, no to... Tak jest, to sobie będzie... odbijemy. Oczywiście. Jak byś na koniec zachęciła naszych widzów do obejrzenia komedii Babies? Ja przede wszystkim bardzo chciałam Państwa zaprosić do kina, bo kino naprawdę przeżywa teraz szalenie trudny czas, a bez Was nasza praca nie ma sensu, więc chodźcie do kina. Także idźcie, posłuchajcie się Marty. Marto, dziękuję Ci bardzo za wywiad, gratuluję kolejnego sukcesu i do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia.